Ponad 660 suwalskich uczniów weźmie udział w programie powszechnej nauki pływania. Zajęciami objęte zostaną dzieci z klas pierwszych i drugich szkół podstawowych, ale nie ze wszystkich. Na lekcje trafią uczniowie ze szkół numer 2, 4. 5 oraz 6. Każde dziecko weźmie udział w 20 godzinach zajęć, które uaktywnią je fizycznie, oswoją z wodą i pomogą nabyć pierwsze umiejętności pływackie, informuje ratusz. Dodatkowym walorem będzie profilaktyka, niestety, powszechnych wad postawy. Cały cykl kształcenia umiejętności pływackich będzie kosztował 200 tysięcy złotych, z których 119 pokryje Ministerstwo Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Projekt jest realizowany we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku.